20. Adam Ozga. Zapraszamy. Tuż przed szczytem NATO w Warszawie Barack Obama mówi, że jest zaniepokojony sytuacją wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Wspominał o tym w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą i niepytany poruszył sprawę na konferencji prasowej. Przekazałem prezydentowi Dudzie nasze obawy w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Respektujemy polską suwerenność. Wiem, że polski parlament pracuje nad rozwiązaniami, ale zrobione musi zostać więcej w tej sprawie. Mówię to jako przyjaciel i sojusznik. Zalecam wszystkim partiom, by współpracowały ze sobą i zachowały demokratyczne instytucje. Obama pogratulował Polsce 225. rocznicy uchwalenia najstarszej konstytucji w Europie. Wracał też do swojej poprzedniej wizyty w Polsce. Praworządność, niezależna władza sądownicza i wolna prasa to są wartości, na których Stanom Zjednoczonym bardzo zależy. To są wartości, które leżą u sedna naszego sojuszu, leżą u sedna Traktatu Północnoatlantyckiego. Były to wartości, które świętowaliśmy dwa lata temu na placu zamkowym, stwierdził amerykański prezydent po rozmowie z Andrzejem Dudą. Za 10 minut na Stadionie Narodowym w Warszawie rusza pierwsza sesja szczytu NATO. Będzie poświęcona wzmocnieniu tzw. wschodniej flanki, czyli rozmieszczeniu wojsk w Polsce i krajach bałtyckich w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę i aneksję Krymu. A wcześniej NATO i Unia Europejska ogłosiły w Warszawie deklarację o wzmocnieniu współpracy pomiędzy tymi organizacjami. To pierwszy tego rodzaju wspólny dokument. Dotyczy m.in. zwalczania zagrożeń hybrydowych, a także poprawy cyberbezpieczeństwa, komunikacji strategicznej, koordynacji ćwiczeń oraz bezpieczeństwa morskiego. Podpisy pod deklaracją złożyli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz szefowie Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Słuchasz informacji TOK FM. 20 lipca na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków zostanie uruchomiony elektroniczny pobór opłat. Będzie on uprawniał do przejazdu tym odcinkiem z 15% rabatem. Urządzenia pokładowe, za pomocą których będzie można płacić na bramkach, można już kupować. Grzegorz Kozioł. Kierowcy, którzy zdecydują się na korzystanie z A4 Go, nie będą musieli przekazywać inkasentowi gotówki czy karty na placach poboru opłat w Mysłowicach i Balicach. Marta Dobrzańska, reprezentująca zarządcę autostrady, spółkę Stalexport Autostrada Małopolska, tłumaczy, że na razie kierowcy jednak będą musieli się zatrzymać na bramce. Natomiast docelowo ma działać w trybie slow and go, kiedy trzeba będzie tylko zwolnić pojazd i impulsy będą sczytywane przez antenę na bramce. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już od kilku lat na państwowych autostradach i nazywa się Via Auto. Niestety nie udało się, nie uzyskaliśmy tutaj porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z tym zdecydowaliśmy się na swój własny elektroniczny system poboru opłat. Dlatego użytkownicy A4 Go będą mogli korzystać z elektronicznego poboru opłat jedynie na niespełna 60-kilometrowym odcinku między Katowicami i Krakowem. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM. Nie ma dobrych wiadomości dla plażowiczów. Kolejny tydzień nad morzem nie będzie należał ani do słonecznych, ani do przesadnie upalnych, przyznaje Julianna Drożdżyńska ze szczecińskiego biura prognoz MGW. No lato niestety nie wyziera z naszych map, nie widać go w naszych prognozach. W kolejnych dniach niestety ta temperatura będzie spadać, aż w piątek osiągnie w województwie zachodniopomorskim od 18 do 20 stopni Celsjusza. Najcieplejsza będzie niedziela w okolicach 25 stopni, ale za to spodziewane są burze. Przyszły tydzień pod znakiem przelotnych opadów. Pogoda. Na najbliższej nocy może padać, może też zagrzmieć. Burzowe chmury będą przesuwać się z zachodu na wschód Polski. Na termometrach od 12 do 16 stopni. Kolejne informacje już o 15.40. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, Państwa moim gościem jest teraz Antoni Wiesztort z kolektywu Syrena. Dzień dobry. Miło mi. Co to jest kolektyw Syrena? Kolektyw Syrena to jest kolektyw anarchistyczny, który powstał po morderstwie działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej. Usytuował się w kamienicy, jednej z wielu kamienic reprywatyzowanych, już wyczyszczonych, jako wyraz pewnego nurtu radykalizacji części ruchu lokatorskiego, w zasadzie większej dużo części, po, jak wspomniałem, właśnie zabójstwie Jolanty Brzeskiej. Wówczas tak naprawdę starsze osoby w dużo mocniejszych słowach niż to mogły powiedzieć osoby, wiesz, młode w czarno-czerwonych sznurówkach, wyraziły stan, w którym się znaleźliśmy, prawda? Gdzie Jolanta Brzeska, właściwie najbardziej charakterystyczna postać w ruchu lokatorskim w ogóle w Polsce wówczas, jeszcze kiedy też w Poznaniu nie było działań lokatorskich, założycielka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, w którym też działam, przyjaciółka wielu osób,
No, właściwie zaczęła swoją batalię bardzo nierówno. Od początku jeszcze przejęcia swojej kamienicy przez Marka Mostekowskiego i no, taki duet. Ja pozwolę sobie przerwać, bo bardzo wyraźnie bym chciała podkreślić, że zarówno to widać w Warszawie, jak i w Poznaniu, że anarchiści są bardzo aktywni w tych ruchach lokatorskich. Nie wiem, jak dzisiejszy anarchista, gdzie jeszcze definiuje te, czy wskazałby te pola swojej aktywności, czy walki w tym sensie? Mhm. No tak, to są działania lokatorskie, czy na rzecz sprawiedliwego mieszkania przeciwko wyzyskowi czynszowemu, także działania na polu pracowniczym, w kontekście prywatyzacji mieszkalnictwa, ale także właśnie miejsc pracy. Wyłonił się Związek Zawodowy Anarchistyczny Inicjatywa Pracownicza jeszcze po walce w Ożarowie Mazowieckim, czyli prywatyzacji odświeżonej, wyremontowanej fabryki kabli. Wówczas bardzo radykalne protesty pracowników wyłoniły też taki nurt, który po prostu uznał, że nie ma sensu liczyć na żadną władzę. Każda po kolei właściwie dąży na najróżniejsze sposoby. Nami społeczeństwo i od 89 roku dąży ku potężnym przepaściom społecznym, ku ogromnemu wyzyskowi. No i ten ruch pracowniczy lokatorski to są jakby takie w pewnej mierze dla mnie osobiście trzony, no ale to mówię osobiście. Są też oczywiście grupy jakby ekologiczne, feministyczne, rzecz prawa kobiet do zarządzania swoim ciałem, przeciwko wycinkom. Potężnym rasom. Czyli anarchista nie wierzy już państwu? Czy to znaczy, że anarchista nie ma konkretnej partii czy programu, któremu jest bliżej? Bo ciężko dziś mówić o tym, że ktokolwiek się identyfikuje z partią, ale do którego jest mu bliżej. W ogóle odrzuca możliwość, wizję współpracy, jednak współdziałania jakiegoś z państwem. No przede wszystkim anarchista powinien mówić w swoim imieniu, nic o nas bez nas, ja też mogę mówić tylko jakby o sobie, w mojej perspektywie. No w istocie wiele osób, nawet nie nazywających się anarchistami, w przeciągu już tam kilku kadencji Sejmów uczy się coraz bardziej, że w zasadzie formalne struktury demokracji w żaden sposób nie odzwierciedlają woli społecznej, prawda? To jest bardzo niebezpieczna postawa, chyba jednak. To znaczy, bo gdzieś taką wtedy kodeksem działania jest tylko i wyłącznie sumienie człowieka, tak? Bo to on decyduje o tym, co mu wolno, a czego mu nie wolno. No, sumienie i instynkt samoprzetrwania, prawda? To jest po prostu instynkt przetrwania, który mówi, że jeśli chcesz przeżyć, jeśli nie chcesz stracić mieszkania, jeśli chcesz mieć godną pracę i po prostu żyć w sprawiedliwych warunkach, no to po prostu możesz liczyć tylko i wyłącznie na siebie bardziej niż na jakichś ekspertów i na ludzi w podobnych warunkach, prawda? Gdzieś tam klasowych, czyli gdzieś tam właśnie albo lokatorów komunalnych, którzy walczą sami o swój los. Nie dlatego, że nie wiem, że absolutnie nie chcą żadnego wsparcia od was, tylko dlatego, że każda kolejna władza nauczyła ich po prostu, że nie można na nią liczyć, prawda? Tylko tutaj jest taki ciekawy moment, dlatego że jaki wniosek z tego wyciągamy? Ja zajmując się jakby również krajami, które są w transformacji, zrozumiałam, że kluczowe są zawsze instytucje, że powinniśmy dbać o to, żeby one były jak najbardziej neutralne, no żeby były jak najsilniejsze, dlatego że instytucje są tym ostatnią ochroną naszą przed chaosem, przed nacjonalizmem, przed uznaniowością i tak dalej. Więc jakby ja bym zawsze jednak, taki jest mój odruch, żeby te instytucje wzmacniać, mimo iż widzę, że to też różnie działa. A twoim odruchem w takim razie jednak jest jakby no, odrzucenie tego. Dobrze rozumiem? To co wspomniałeś, czyli uznaniowość, dajmy na to, czy ochrona przed nacjonalizmem i tak dalej, to jest dokładnie... Znaczy instytucje po prostu, no, mam wrażenie, że w Polsce do tej pory działają bardzo, bardzo uznaniowo. To instytucje wytworzyły nastroje nacjonalistyczne od lat, budując potężne przepaści społeczne i karmiąc ludzi w zasadzie, czy wykluczając głosy, które by to tłumaczyły w sposób jakiś tam strony socjalnej, prawda? Skąd się bierze to bezrobocie i bieda. To nie jest wynik żadnym Żydów, tylko po prostu na pewnego rodzaju systemu, który wprowadził Balcerowicz i inni ludzie, prawda? No, właśnie te instytucje w Polsce wprowadziły komplikacje, z którymi teraz społeczeństwo sobie coraz trudniej radzi. Ale to znaczy, nie wyobrażasz sobie, takim ideałem jest społeczeństwo, w którym nie ma hierarchii, samo się organizujące? Tak, no każde społeczeństwo zasługuje na rządy, które sobie
które są, prawda? I tutaj wydaje mi się, że to społeczeństwo polskie jest tak bardzo spolaryzowane. W Warszawie jesteśmy rozgrywani na najróżniejsze sposoby od lat. No i rzeczywiście to po prostu, no, dopóki się sami nie zorganizujemy, no to po prostu rzeczywiście na nic innego nie możemy liczyć na to, że będą nas cały czas robić w konie. Właśnie, a jakie są granice? Ty jesteś jakby bohaterem, jeżeli mogę, awantury czy skandalu. Chodzi o sprawę waszego przyjaciela Łukasza Bukowskiego, który, ja skrócę tę historię, ale brał udział właśnie w obronach lokatorskich, został przez policję oskarżony o to, że tam na nią napadł, dostał karę w postaci prac społecznych, on nie uznaje swojej winy, uważa, że to jest nieprawda, w związku z tym skończył na 3 miesiące w areszcie, organizowaliście akcję wsparcia dla niego, w sensie taką manifestację, no i ty dopuściłeś się, no po prostu napisałeś jakieś takie hasło solidarności, tak, na murze. No i to jest coś, co przyznam, że budzi mój sprzeciw, tak? Znaczy ktoś sobie ten mur wymalował, no, jakby starał się o niego. No i kto daje tobie prawo do bazgrania po murach? Mhm. Odpowiem może odwrotnie. Kto daje tobie prawo do tego, aby po prostu milczeć przez te 20 lat, których dokonano 2 milionów eksmisji i czemu te mury przez ten czas były puste, czemu ludzie nie wrzeszczeli, prawda? Czemu nie powstrzymano tych potężnych tragedii, czemu nie powstrzymano prywatyzacji setek tysięcy, milionów tak naprawdę miejsc pracy, prawda? Też ziemi i mieszkań. Czemu wówczas mieszczanie po prostu w żaden sposób nie interweniowali? I do tego momentu, w którym po prostu nagle ktoś musi pomazać ich mur po tych 25 latach, kiedy już 2,5 miliona ludzi uciekło z tego kraju, no widać, że ten kierunek rozwoju, jakkolwiek może zachowywać czyste mury, to nie zachowuje czystego sumienia. I te mury wydaje mi się, że będą coraz brudniejsze tak naprawdę. No to jest, zresztą nie chodzi tylko o mury. Ja jestem oskarżony o to, nie mogę powiedzieć, że to zrobiłem. O słowo uwolnić na murze więzienia, uwolnić Łukasza Bukowskiego, mojego wielkiego przyjaciela, z którym dzieliłem los na emigracji, jako jeden z tych właśnie tych 2,5 milionów ludzi, prawda? W tych wolnych. A jak daleko w tej frustracji, jakby uznając to, co mówisz, uważasz, że człowiek może się posunąć? Bo tu się pojawia ten niebezpieczny moment przemocy. Dla niektórych anarchiści kojarzą się jednak z tym, że uznają, że w sytuacjach radykalnych po przemoc można sięgać. Antifa walcząca z właśnie ruchami nacjonalistycznymi, faszystowskimi uważa, że przemoc może być potrzebna w walce. Mhm. No, Antifa przede wszystkim sądzi, że przemoc nie może być jakby domeną państwa, dlatego że jeśli mieszczanie to jest postulat często właśnie takiej wyższej klasy średniej, a wzmacniać instytucje policyjne, no to bardzo często te same instytucje, tego uczy po prostu historia, te same instytucje, które są wzmacniane w dobrych celach, policja, wojsko, władza, zresztą to widzimy w Polsce teraz, prawda? Są wykorzystywane przeciwko ludziom. I jakby, ale również w obronie ludzi. Również. Tak, no ja, no, wiesz, no mamy różne doświadczenia prawdopodobnie, nie? Mnie tam policja chyba nigdy nie pomogła, tylko bym no, po prostu, jednak mnie pomogła, ochroniła również ostatnio Paradę Równości, no jakby... Mhm. Wiesz, ilu nacjonalistów, wiesz, ilu policjantów się rekrutuje z nacjonalistów? Wiesz, ilu policjantów, strażników granicznych rekrutuje się z nacjonalistów? Tego pewnie nikt nie wie, jakby rozumiem, że ty podejrzewasz, że więcej niż średnia, ale to po pierwsze odpowiedzialność grupową byśmy stosowali do całej społeczności, a po drugie no to jest jakiś twój instynkt, nie? Nie, to nie danych. Jest mój instynkt. No, znaczy procentowo wydaje mi się rzeczywiście, że znaczy, żałuję, że statystyki, czy te domy sondażowe nie zajmują się tym akurat, jakie wypanują nastroje polityczne wśród służb represyjnych, no, ale... Okej, ja rozumiem. To akurat łączy w tym sensie, przepraszam, że to powiem, ale z kibolami i ich niechęcią was, policji. Na koniec już tylko zapytam, to jest bardzo trudna sprawa, ale bym chciała jakby dać tą przestrzeń, żebyś mógł powiedzieć. Pamiętamy wszyscy ten strach, kiedy pojawiły się informacje, że przygotowywali anarchiści zamachy na policję. No to jest rzeczywiście skrajne, znaczy jeżeli policja nie czuje się bezpiecznie, to z perspektywy w takim razie mieszczanina nikt nie czuje się bezpiecznie. I ja rozumiem, że wy też macie tu poczucie nierównomiernej kary, czy nawet jakby podejrzenia nierównomiernego. Chciałem się najpierw ustosunkować do twoich słów, że jakby niechęć do policji łączy nas z kibolami. Jeśli Janta Wrzeska mieszkała 50 metrów od komendy policji i kiedy Marek Mocakowski i inni czyściciele cierli w nocy drzwi diaksem, policja po prostu nie interweniowała. Ilekroć dochodzi do nielegalnych eksmisji, policja po prostu chroni bogatych, jakkolwiek posługujących się nielegalnymi metodami.
i ta niechęć do policji, no wydaje mi się, że jest naprawdę manipulacją, że po prostu wynika tylko i wyłącznie z krwnych ideologicznych właściwości Kibori czy anarchistów. Po prostu ta niechęć wzrasta wraz ze wzrastaniem no, tych przepaści społecznych, które po prostu policja chroni, prawda? No i już przepraszam, będziemy zmierzać do końca, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie możliwe, żeby rozmawiać dalej. Ja mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Antoni Wiesztort z kolektywu Syrena był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję. Dzięki. Światopodgląd. Także widzicie Państwo, po czym poznać zakonnicę katolicką. No bo mówi dzień dobry i do widzenia tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie.